Witajcie. Z tej strony Miksol, kanał Retro według Miksola. W tle Jet Set Willy. Jak słyszycie, dźwięk wydobywa się jak wiecie, sprzęty 8-bitowe jak Spectrum czy Timex posiadają wbudowany buzzer. I teraz no, jakość tego dźwięku jest, umówmy się, taka sobie. Model 128 kB jest już wyposażony w przetwornik AY, który to przetwornik posiada 3 kanały i gra już całkiem sympatycznie. I teraz wymyślono taką koncepcję, że skoro ten przetwornik współpracuje z maszyną pokrewną, maszynie 48 kB, to czemu nie można by go było zastosować w takim mniejszym modelu? I teraz powstają takie urządzenia, tu jest akurat Simple AF, AYIF, natomiast wiem, że aktualnie w sprzedaży w niedużej kwocie, nie chciałbym tutaj wprowadzić w błąd, ale wydaje mi się, że tak około 7-8 dych sprzedaje, aha, to jest Jira, Designed by Jira, ale sprzedaje też lotarek i takie urządzenie dodaje nam ten przetwornik do komputera tego 48 kB, czy to jest Spectrum, czy to jest Timex, czy inny klon. Wiem, że to było popularne już w epoce, bo do któregoś z klonów był dokładany Melodica, tak? To było to samo. I teraz, jaki ma plus jeszcze to urządzenie? W przeciwieństwie do komodorów, na przykład, tak jak przeczytałem przede mnie, plus 128 plus 2A, wyjście zastosowano stereofoniczne, gdzie półtora kanału, można tak to w cudzysłowie powiedzieć, jeden kanał, dwa kanały idą, jeden inny idzie na lewą stronę, drugi idzie na prawą i trzeci na oba i daje nam taki efekt fajny, złudzenie stereo czy stereo, w zależności od tego, jak koder to wykorzysta, tak? Słuchajcie, no zobaczmy, jak to się w praktyce sprawdza i jak to w ogóle działa. Jak widzicie, jest to na takiej podstawce, gdzie z jednej strony mamy wejście przelotowe. Z jednej strony jest to gniazdo, które wpinamy w slot w komputerze, tak? W szynę. Akurat to jest wersja taka łamana, tak? Natomiast jest też wersja długa, to już tutaj kwestia tego, jakiej potrzebujecie. Ja wam zaraz pokażę, dlaczego ja wybrałem taką. I jest wejście na kolejne urządzenie, tak? Bo ta szyna jest przelotowa. Wyłączmy może to i zobaczmy tutaj, co dalej. Ja sobie pozwolę odłączyć zasilanie, tak żeby tutaj nie narozrabiać. Wypinam Pico Div SD Nano i słuchajcie, na co nam pozwala to? On pozwala nam na wpięcie drugiego urządzenia, czyli mogę sobie zrobić taki tandem. Są też dostępne urządzenia jednolite, gdzie AY wraz z takim tutaj adapterem na kartę, że to tak nazwę, jest to w jednym urządzeniu, tak? Dzięki temu jest to, ja kupiłem wcześniej po prostu to i dlatego AY dokupiłem jako urządzenie, dokupiłem, no tam zamieniłem się, natomiast no, nieistotne, tak? No w każdym razie zdobyłem, tak? I taki pakiet wkładamy do komputera. Zobaczmy, co się nam stanie. Może wybuchnie, bo jeszcze nie sprawdzałem, nie wiem. No pierwszy problem się pojawia, ale może... Nie, dobra, wpięło się. Podpinam zasilanie. Podpinam tutaj, słuchajcie, złączę jack. A gdzie jej mam? O, tutaj kabelek jack. Mamy tutaj dźwięk. Słuchajcie, niestety telewizor nie jest stereo, a nagranie nie jest przez grabel, dlatego pełnego efektu wy nie usłyszycie. Natomiast no, będę się starał to jakoś nagrać. Ewentualnie zobaczcie sobie utwórka Retromaniaka. Włączam. No cóż, no nie pojawiło nam się nic innego. Jeszcze to zwykle, ale różnica tkwi w szczegółach. Zobaczcie. Dźwięk wydobywał się tylko z komputera. Komputer jako taki wyjścia na głośniki nie ma, natomiast po dodaniu AY to wyjście już jest. Ja to podpiąłem pod telewizorek i zobaczmy, co nam się tutaj zadzieje. Odpalmy na przykład gry. Nie. Odpalmy.
A sprawdźmy, czy jest wersja Jet Set Willis AY. Może jest. +48 AY, zobaczmy. Nie, jakieś Jet Story. No ale zobaczmy, może tutaj usłyszymy też dźwięk. To jest. No nie jest to Jet Set Willy, ale może. Szczerze powiedziawszy, nawet nie testowałem tego, także będzie niespodzianka, czy to nam działa. O. A nie. Gra nam komputer. Świetnie, udało się wycelować w coś, co... Zobaczcie, ta gra pozwala nam na dwie rzeczy. Po pierwsze, pozwala nam wybrać, czy muzyka ma być 128 kg. I w momencie, kiedy to włączam, wcześniej grało urządzenie. W momencie, kiedy włączyłem muzykę dedykowaną do 128 kg, program sam wie, żeby zgłaszać się do AY i przez niego grać. I zobaczcie... Ła, sorry... Jak to jest, jaka to jest różnica? I teraz tak, co ciekawe, powstał swoisty pomysł, czy 48K, czyli buzzer, ma generować nam efekty dźwiękowe. No i czemu nie? Niech on nam generuje, czyli sam sobie, słuchajcie, jak trzaśnie. Widzicie? Czyli teraz będzie tak, muzyka będzie grała nam z TV, jeżeli nam to nie przeszkadza, komputer będzie nam generował... Aj, nie wybrałem sterowania. Ok. Bachmu reset, jeszcze raz. Świetny przykład do tego, żeby wam pokazać, jaka jest różnica. Jeszcze raz odpalimy. To był Jet Story. Aj. Czyli jeszcze raz. Słyszycie, co się dzieje, nie? To i tak jest niezły efekt, jak na buzzer. I następuje przełączenie. No i? Oczywiście był strzał. Nie wiem, jak strzelić, ale. Próbuję znaleźć jakiś tutaj przycisk, który jest podmapowany w tej chwili pod strzelanie. Okej, jakiś efekt tu dźwiękowy nastąpi. Jak widzicie, wpadli na to, że można korzystać i z AY i z buzera. Świetne, to udało się wstrzelić. Dobra, no i co? No i słuchajcie, na koniec tutaj odpalimy już klasyk. Zobaczmy, jak gra na AY akcesoryjnym.
Zobaczcie, teraz wypiąłem jeden kanał. Kawałek dalej, pokażę wam, co się stanie, jak wypinę drugi kanał. Jeszcze nie. Pamiętajcie, to co mówiłem, trzy kanały, tak? Zobaczmy jeszcze Timmy versus dźwiękiem. A i tylko które to jest? Jedno jest Timmy. Okay, zgaduję, że to jest to większe. Tak jest. No słuchajcie, niestety jakość tych głośników jest jaka jest, są to głośniki wbudowane, natomiast no, czy warto? Moim zdaniem bardzo warto. Słuchajcie, efekt jest bardzo fajny, nawet przy zastosowaniu słuchawek, czyli tutaj wprowadzacie słuchawki, mimo tego, że urządzenie nie posiada regulacji głośności, no bo nie ma żadnego potencjometru. Melodika, z tego co widziałem, ona posiada taki potencjometr, natomiast to urządzenie nie posiada tej, podejrzewam, że nie posiada wzmacniacza, ma pewnego stopniu, o pewnym stopniu wyjście liniowe ustawione i tak dalej. Natomiast na słuchawkach bez problemu da się oglądać i słuchać i efekt jest pełen, także w ten sposób. Przystawka, o której mówiłem w filmie, 128K Ampi ma zapewnić to, że ten dźwięk będzie lepszy i też podzielony na dwie części. Zdam relację, jak będziemy to działać. Na tą chwilę przeglądam, sprawdzam, co na tym AY działa. No, słuchajcie, no, podług buzera fantastycznie gra. No i samo demo w sobie jest też świetne, także... No i oczywiście, słuchajcie, są poważniejsze rozszerzenia, natomiast nie mam o tym na razie pojęcia. Nie wypowiadam się. Tutaj mam jakieś testy wykonane, dlatego chciałem się z wami podzielić. Bardzo, bardzo mi się podobają takie rzeczy i takie wow, które się pojawiają. Dlatego dla was nagrywam. Ale mówię, czy AY warto? Warto. Bardzo warto. Uważam, że wraz z takim właśnie
adapterem jak PicoDiff SD Nano. To jest świetny tandem i pozwala naprawdę fajne efekty uzyskać. A spróbujmy jeszcze coś, kurczę, jakieś demko może. Nie wiem, co to było. A, wiem, co to jest. Ha, tutaj znajdziemy coś fajnego na pewno. Teraz, żeby nie być gołosłowny, ja wam pokażę naprawdę. Tak gra Timex. Fantastyczna grafika. Grafiki są fenomenalne, słuchajcie. Słuchajcie, musimy kończyć. Fantastyczne, ale aż się nie chce przerywać. Tych dem mam tutaj ho, ho, ho i jeszcze więcej i nie zamierzam tutaj, że tak powiem, przerywać oglądania. Natomiast wybiorę dla was jakieś najfajniejsze i wam to po prostu nagram w oddzielnym filmie. Dziś miało być o AY. Sami widzicie, AY warto. Trzymajcie się, cześć.